Siemaneczko ludziska, z tej strony Mister Anał 15 i zaczynamy Euro 2016 z Mafią. Cześć, witajcie, par de prince. Tak, zgadza się, jesteśmy we Francji, zaczynamy Euro i zaczynamy mecz otwarcia Francja-Rumunia. Wychodzę. On wychodzi po prostu, bo... Nie, trenera. Aha, szczerze? Myślę, że ten mecz otwarcia będzie bardzo dobry. Zarazem jak i u mnie, tak i tak na żywo dzisiaj, wieczorem. Więc oby wszystko się udało. Zobaczymy. Ja zawsze gram słabszymi. Tak, znaczy no prawie, że zawsze. Teraz wszystko będzie zależało, jak będzie mi się grało. Jak będą lagi na razie dobrze, to Polek kombinuje, ale pięknie bardzo. No, za głośno FIFA, ale... Oj, czemu tak? Do dupy podałeś? Bardzo. No ciekawy jestem, bardzo jestem ciekawy, Euro akurat wracam do domu. Fajnie, fajnie, widzę wysoki pressing dość. Bardzo dużo błędnych pole. A ja tego nie lubię. Super. Jezu, słabe zwody mają, strasznie. No to nie ma się co dziwić, tu nikt znany nie jest. Super, Antoine Griezmann. To jest jeszcze na ataku. Zaraz zobaczysz go. Ach, Martial, 1-0. Antony Martial. Nie wiem, ale jeżeli mówisz, że tylko dwóch, nie ma go tam. Chyba mi się powołał. To on chyba zrobił duży błąd. Antony Martial, piękne uderzenie, a to błąd. Brawo, że powołamy ją. Wiem, że... Marko Frans, w 7 minucie mamy już 1-0. Zresztą piekł Rumunia. No to chyba, no, Komana. Zobacz, kiedy mam skrzydła, to jestem silny. Chciałbym w tym roku jest... Francja w tym roku może zobaczyć o dużo, co mam jeszcze. Do tego. Uluju, czemu to w ogóle tak dziwnie? To może być taka niewiarygodnie dziwna akcja. Rumuny miały szansę. Ja po kebab jadę. Nie no, to Turki bardziej. O. Świetnie się ustawił i przejął piłkę. Dobrze, dobrze. Bakary Sania. Nie mają szans. Tutaj nie mają. Dobrze, Martial. Boże, z lewej chyba. Nie, to jeszcze dlatego, że odpychany był. Więc jak ja mam bramkarza wysokiego, to jestem silny. Pan Tilimont, czy jak on tak się dziwnie nazywa? Coś Brączek tam mówi, a ja go nie słyszę w ogóle. No, pozdrawiam Brączka. Brączek śpi, ja zaraz też skończę i idę spać, bo opakowany jestem. Serio? Śmiech, kurde, zmiany na Borsiowie. Śmiechy. Śmiechną sobie jak na Borysiowie. Nie ma, Francja została gdzieś tam przez coś wybrana, że mają najlepszą pomoc na Euro. My mamy jedną z najlepszych ataków. Mamy najwięcej bramek strzelonych, Adam. Weź pomyślałbyś w życiu, że Polska będzie miała najwięcej w fazie grupy bramek strzelonych. W fazie eliminacyjnej, chcesz powiedzieć. Bardzo dobrze. Kościele. Trochę za lekko, ale... Sisoko. O, Martial to Komana. Komana. Nie, to Pogba. To jeszcze lepiej. Ja byłem Martial. Tak wyciągał mi na tym. W trakcie. Francja. Rzut rożny. Pantelimon. Boże, Matwik, jak se przyjechał. Sędzia nie przerywa gry, stosując przywilej korzyści. Tym jest. Dobrze, Bakary Sania. No co robi? Nie ma pomu, mogłem iść sam na sam, ale... Tak właśnie, mam te kaszle. No. O Jezus! To Boże! Ale jutro będzie klimat, nie? No. To już wiem, że jak ja kocham klimat Euro... Przygotowane pełną parą, wiadomo. Co to wymyśli, co to wymyśli? Bakary Sania tam się... Poświęcił prawda. I czekaj. Ach, doskonale to przeczytał. Piłka zmienia właściciela. Sania właśnie. Fajne to było. Ja to nie liczyłem. Cipsi on się nazywał. Od razu nie liczyłem, że tu nic ciekawego nie będzie. Ale lubię sobie tak grać właśnie. Tak, przyznam szczerze, że z tego może być dużo, bo jednak FIFA to wie, że koniec piłka. Ale ja wiem, jak czasami gram, wiesz, te mecze takie. I wiem już na samym początku meczu, że sobie dał radę. No i mamy straty piłki. Ale wiesz, tu jest jeden błąd i... Stancu. Ja już tam... Już tak.
Boże. No. No, fajnie, fajnie. Dania, także... Ogólnie prosiliście o koszulkę Polski, więc... Ja mam też, także umiesz. Więc macie. Co, kupiłeś, czy... Nie, no, tą co w poprzednim odcinku była. Co, taką inną kupiłem, taką bardziej nagrywałem, bardziej do wyjścia na miasto i w ogóle. O kurde, przynajmniej. Pogalopujesz dalej. To dupa. Cipciu. Kurde. Tutaj spauzował, Varan. Uderzenie z strzał, Loris. A mi tam go sfaulowali. Wychwytując piłkę. U ciebie to jest to komentował? Właśnie, jestem ciekawy jak komentarz. Czytelne podanie, zbyt czytelne, przynajmniej dla niego. Ty, opa. Opek. Spóźniona interwencja. Sędzia pokazuje grać dalej, będzie... No kurwa, już mało ten faul. No, faul był. Brawo, brawo, brawo. O. Pięknie odszedł. Dobrze, Loris. No teraz troszeczkę Bolek walczy tutaj Rumunami swoimi. A ja Francja odpoczywa po tym jednym golu. Ale ja tak nie lubię. Tam zawsze gram do końca. Jezu, jak ona się dziwnie odbija. Może ten jak się tam odwrócił, żeby nie dostać to... O Boże, serio? Myślę, że ktoś tu na dole jest. Ja pierdolę te podanie. To mnie najbardziej rozpierdziela. Jest pospalony, nie ma. Nie ma chyba. Jak pan Grimo? Griezmann nie trafi. A gdzie aż do mnie powinno być? Cisnął. Dobrze wychodzi, ale ja. No bramka z bramkarzem to ma być beka. Mądro, poczekaj sobie, czy bramkarz nie wrócił. Nowy ręczu, teraz bramkarza znakomicie. Tutaj chyba Baka i Sania da sobie. No, Sania. Nie mam naprawdę. W tym roku Anglia, właśnie Francja mają zajebiste składy. Piłkarze światowego poziomu. Ale w Hanie wchodzi, kurwa, że się zawahał. Zobacz co Loris głupi. Robię kurwa, dobra. No i może teraz Griezmann. No jak wyjął. Antylimon. Kurczę, ten bramkarz jest dziki, ty nie? Jest wysoki, chuj. Jest taki wyżeł, jakby to powiedzieć, ryżej. Nie, o coś trzeba z tym wymyśleć. No nie mam zmiany. Fajnie mi się grało, ale 2-6 trzeba tutaj wymyśleć. No kurde, nikogo ofensywnego już nie mam. No i mamy sobie. Może tak zrobimy, troszeczkę trzeba pokombinować tych naszych zmian tutaj. Ja się napiję, bo ta woda zawsze dużo robi. O, Benarfa. Sztos. I Aleksandru Maxim. Wracamy, pan de Prince. Oby tylko bez zamachów, kurwa, w to euro i bez kontuzji. Czekali by było. Czekali mnie to właśnie, co się tam stało. Już ostatnio było jakiegoś złapali i powiedział, że chciał 7 on podłożyć w trakcie meczu. Nie? No chciał 7 zamachów dokonać. A ten Benarfa już. Gronczek się urwał. Jak pan Tilimon, bro. Silny. Ej, jutro uciekamy, może i... Jestem ciekawy, jak on naprawdę... On nie został takim czarnym koniem. O Jezu. To chciał wyciągać jeszcze. Koman, może ty coś pokażesz. Wreszcie. Zasłonięty brak. Koman. Szkoda, że tego nie widzieli. Ale znów tak na początku pierwszej połowy i teraz na początku drugiej połowy. Fajne wydarzenie właśnie takie. Nie pan tu jest nie? Zmulony strzał, ale ważne, że jest bramka. 2-0. Ciekawe, jak Bolo, już właśnie może jak tutaj mecz otwarcia normalnie euro. Myślisz, jaki to będzie wynik? Nie tutaj 4-0. Tylko w 4-0. 4-0 mówisz? Ja myślę, że Rumunia jednak stać na coś i myślę, że będzie około... Nie, nic nie widziałem, albo jak coś, no to 4-1, maksymalnie jedną bramkę, tak, wiem. Myślę, że jak to zawsze jest w piłce, że jednak tych bramek jest mało, że jest wiele akcji. Więc myślę, że około tak 3-1 maksimum może być dla Francji. Przyjeżdża, ja myślę, że właśnie taki mecz otwarcia i to może być pogrom. Nie, ja myślę, że będzie 3-1 i zobaczymy teraz jak będzie tutaj. Fajne uderzenie, kilometr pełen bramki. Szkoda. Postraszył gołębia na stadion. Nie, ani podań, ani nic, no byle tak, byle tylko flipie, tak? Byleby tylko, jakby to będzie troszeczkę dręczyć, bo Jezu.
Naprawdę trochę podręczyli mnie tutaj na początku. O Jezu, już pierwsza kontuzja w Euro. O Boże, on dziwnie podał na dwa razy. O Jezuniu. Dobrze, Varan, Rafael. Ja, chociaż jedną akcję mogłeś mi dać, żeby było ciekawiej w tym meczu. Ja już tu robię się potę. A ten medal, śliczny. No pizdę no, to Paul Pogba jest kontuzjowany. Pogba? No tak, to na pewno. On co, on nie wrócił z... Obrońcy stanęli na wysokości zadania. Dzikie, nie wiem. Co to było, ale okej, wszystko jest. Aha, dobra. A dobrze, ona tu jest. Kur... Co? Co Loris zrobił? Fajnie. Ona tu wyjść tam. Widzę, się... Sokoguń. Zobacz, jak szepnął. Powinno być faul, ale panie sędzio... Siła! Ojro. Ojro. Chociaż taką chciałbym bramkę pocieszyć. O kurwa, bramkę na honor. Dzięki. O Jezu, serio? Nikt nie trafił? Pozdrawiam was. Czyli piąta, piąta minuta, ja nie mam kogo wstawić. To boss, widziałeś co? No, Bakari tam walczy. Ach, widziałem, że tam podasz, ale jednak zabrakło mu nogi. Stanczu! Ty się co zrobił? Potknął się kol. Jest! Jak się potknął? Kto się potknął, bo nie widziałem? Widziałeś tamten mój, jak dziwnie zaczął biec? O, tutaj. O, widzisz? Jak się wyrąbał kościelny? To myślę, że gdyby poszedł normalnie, byłoby inaczej, ale i tak jest fajnie. Chciałem tą bramkę pocieszenia. Ach, zablokowałem. Widzisz, co potrafi. No nie wykorzystałeś ich jeszcze mimo wszystko. O Boże, co to było? Nie wiem. Jak wyskoczył mój? O Boże, co to kopanina w środku boiska, aby tak nie było to na Euro. Zele. A ten Benarfa. Gol. O Jezus, Sissoko, serio? Kurwa, jak on broni, ten pan Trimon. W jakim on klubie w ogóle broni? On jest jakiś angielski. Pamiętam, ale nie wiem dokładnie w tym. W ogóle trochę mnie tak dziwnie zaskakuje ten mecz. Loris, jak tam w ogóle nie cyka się niczego, co nie? O! No co ty, taki bramkarz, jakby miał się czegoś cykać, no to... Nie, ty nie broniłby w takiej lidze, tak? Dobra. Uderza! Świetnie! Ten pan Tilimon tak wybija przed siebie do dupy. Już drugi ale, raz. Ale zobacz, ale wybija. Lepiej, żeby do dupy wybijał niż w ogóle. No jo, jo. Fakt, że drugi raz, bo to trzech razy sztuka prawdopodobnie, oby nie. Pogba. Serio. Patrz, mój tu wyciągnął. Stancu. Teraz pięknie dorzucenie, dobrze. Tych kombinierzy wykorzystać na szoty Pogba, ale nie mogę. No w tym meczu to tak na spokojnie trzeba sobie powiedzieć, tak? Bo to jest jednak mecz otwarty, nie ma co się drażnić, no... Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca. Dobrze, Iwra, Patrick Iwra. Dobrze, Kościel od troszeczkę uratował wtedy pierwszy. Myślałem, że będzie 3-1 tutaj też, ale chyba będzie ciężko. O Jezu, może być szansę jeszcze na bramkę, Loris spokojnie. Fajny rzut drożny. Nadal bez rozstrzygnięcia w tym meczu. Końcówka nader ciekawa. Dobre, ofensywne wyjście. Piłkarz nadal... Kurwa, serio, Pogba. Co ty zrobiłeś? Przestanie się zahamować i po ziemi ją puścić, co nie? On finezję kilometr puścił. O Boże. Ja, pozro, Pogba. Było tak proste, że twój się przewrócił, co nie? Sina byłem, tak, ja byłem siny. Ale Pogba jest chyba kontuzjowany i dlatego on nie może strzelać. Kurwa, serio, to kontuzja mu nie uciekła w ogóle. Nie pokazywało mi nic. O Jezus, o Jezus, o Jezus. Kurde, fajne to było. Super podanie, ale no szkoda, że dwie minuty do końca mi się zbytnio to nie opłaca. Zrobić żadnych zmian. No jakby on był kontuzjowany na początku Euro, szkoda by mi było tego chłopaka, bo dwa razy przegrał Ligę Mistrzów. Teraz naprawdę ma kurwa zajebisty sezon. Przejdzie w obronie i koniec ataku. Nie chciałbym, żeby ten mecz otwarcie skończył się na wsi. Fuck! Na remisie. Brączek, cicho kurwa.
Nie, to powinno być dwie bramki teraz, bo chociaż jedna z tych dwóch. To w ogóle nie spisuje się na tej pozycji, którą. Dobra, jest szansa, a ten Benarfa. O, jak wyjął, wiedziałeś. Ale czemu nie? Mecz wygrany, otwarcia, ale liczyłem na trochę więcej strzałów. Nie wykorzystałem, bo pan Dunimon naprawdę bronił całkiem dobrze. Ale wygrana się należy. Liczę, że w meczu otwarcia też będą emocje i liczę, że będziecie kibicować. Oby był bramkowy, oby nie był bezbramkowy. O właśnie, oby były bramki, to jest najważniejsze. My wam dziękujemy, jeżeli chcecie takie wyrywkowe mecze z Euro, tylko że z nami, z FIFA, łapkujcie, to najważniejsze i piszcie w komentarzach. Trzymajcie się, na razie. Cześć! Cześć!